Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. Dzieci to przyszłość narodów, społeczeństw. To również przyszłość Kościoła, to nasza przyszłość. Dlatego Jezus taką troską otaczał dzieci. Dzieci nie są niczyją własnością, są darem danym nam od Boga. Miłość względem dzieci wyraża się w trosce o ich holistyczny i harmonijny rozwój. Dziecko do szczęścia nie potrzebuje wiele. Otwartych ramion rodziców, w których może poczuć się bezpiecznie. Zainteresowanie i rozmowy, która rozbudza ich ciekawość. Wreszcie tego, co najważniejsze, afirmacji, czyli mówiąc językiem teologicznym, błogosławieństwa, które pozwala szeroko rozwinąć skrzydła i wznieść się coraz wyżej, przekraczając własne ograniczenia i słabości. Na tym polega wychowanie. Prowadzenie do coraz większej dojrzałości osobowej, intelektualnej i duchowej. Jezus błogosławi dzieci. Nigdy nie zapominajmy o tym, aby błogosławić dzieci. Nie tylko swoje własne, ale wszystkie. Błogosławić to znaczy dobrze życzyć, dobrze o innych mówić. Z łatwością przychodzi nam denerwować się na dzieci, tak jak apostołowie w dzisiejszej Ewangelii. O wiele trudniej znaleźć dobre słowo, słowo błogosławieństwa. Kiedy mówimy o dzieciach, że są mądre, zdrowe, wysportowane, odważne itd., to wtedy one takie się stają. Nigdy nie mówmy o dzieciach, że są głupie, niezdolne, nieznośne, że nic dobrego z nich nie wyrośnie i tym podobnych, bo to jest przekleństwo. Forma złorzeczenia. Słowo, które wypowiadamy nawet w swoich własnych myślach, posiada swoją moc. Przekleństwo wyrządza ogromną krzywdę drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu nieświadomemu i bezbronnemu. Błogosławmy zawsze i wszystkich, a to błogosławieństwo na pewno kiedyś do nas wróci.